Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Witam w kolejnym One Piece Plusie. Przypominam, że wspierający mogą zadawać pytania do następnego One Piece Plusa i tak dalej. Oczywiście także tematy do porozmawiania. I dzisiaj razem z Desterem w sekcji One Piece'owej porozmawiamy na temat ostatnich rozdziałów, bo działo się aż tyle, że musimy to skomentować. No, dobry wieczór, chociaż może dla mnie to jaki dobry, bo w momencie, gdy to nagrywamy, to taki dzień mam trochę cięty, ale tutaj już bez wchodzenia szczegółów. Na pewno nie na kapelusznika, to uspokajam, to akurat nie ma z tym nic wspólnego. Ale skoro mówisz, że będziemy mówić o ostatnich rozdziałach One Piece'a, to może to, że jestem cięty, to nawet się dobrze składa, no ale to już nie uprzedzajmy faktów. Bo ostatnie rozdziały zbierają bardzo dużo kontrowersji. Jest Bonnie, która zyskała moc Sango Deniki. Jest bardzo dużo przeciągania. Także drogi Desterze, jak zapatrujesz się na te ostatnie rozdziały, które zbierają właśnie bardzo dużo negatywnych opinii, i to na wśród fanów, którzy bardzo chwalą One Piece'a, bo ja przeglądając na przykład Twittera, widzę osoby, które przeważnie wypowiadają się pozytywnie o One Piece'a, tutaj sporo krytyki, że Oda przesadza z przeciąganiem, że wątki idą bardzo powoli do przodu, że coraz bardziej ich wkurza fabuła w One Piece. Także powiedz mi, jak ty zapatrujesz się na tą rosnącą falę krytyki odnośnie ostatnich rozdziałów? No ja się zapatruję tak, że po prostu zauważyłem, że coraz więcej ludzi ma takie podejście, które ja już mam od dłuższego czasu, bo jeżeli wejdziesz sobie na takie angielskie fanowskie strony One Piece'a, to w ostatnim czasie, zupełnie przypadkowo od ostatniego rozdziału szczególnie, zaczęły się pojawiać takie tematy typu, jak bliski jesteś porzucenia One Piece'a. I co ciekawe, dużo tam komentarzy, plus oczywiście ludzi, którzy wiadomo, no stwierdzają, że oni i tak z One Piece'em zostaną na do końca, że tam jeden rozdział ich nie zrazi i tak dalej, ale właśnie, po pierwsze, że w ogóle się pojawia temat tego, że jeden rozdział ich nie zrazi, czyli już impact tego jednego rozdziału był taki, że nawet fani One Piece'a mają tutaj żabę trochę do przełknięcia, jeżeli chcą powiedzieć, że ich to całkowicie satysfakcjonuje, to zobaczyli, ale zaskakująco dużo osób pisze, że no ja bym zostawił tego One Piece'a, ale zainwestowałem już sporo czasu, poza tym to jest tylko jeden rozdział na tydzień, a czasem mniej, że to można chwilę przeczytać. I właśnie to, że już ludzie sobie muszą racjonalizować, czemu jeszcze są z One Piece'em, że już sobie jakąś matematykę stosują, to już pokazuje, w jakim punkcie tej serii jesteśmy, że z One Piece'em są trzy typy osób, tak ogólnie, tak? Ludzie, którzy po prostu zainwestowali w czas One Piece'a, ale nie tak tylko, że po prostu czytają, tylko na przykład się udzielają się w jakichś eventach, tak, prowadzą jakieś grupy fanowskie, naprawdę ten One Piece, no to w tym One Piece widzą taką najważniejszą serię, może nie muszą uważać na najlepszą mangę ever, ale po prostu jest dla nich tak ważna, że to jest część życia i no tego nie odseparują, więc tutaj po prostu będą brali, no, po 118 w rozdziale 1118, to wiadomo, że będą brali wszystko, co pójdzie, nawet jak mają mieć wątpliwości. Drugi typ to właśnie jest ten, co mówi, że no dobra, no tam przeczytać rozdział, przecież nawet nie muszę go komentować, nie muszę nic, bo to jest prawda. Pamiętajmy, że to, że my sobie gadamy o One Piece, to, że twoi widzowie skomentują twoje umówienia, to, że ludzie na forach sobie pokomentują, to wciąż jest tylko część fandomu, tak? To nie jest tak, że każdy w Polsce fan animangu, który sobie czyta One Piece'a, to ma jakiś obowiązek, żeby to jakoś skomentować, przelać myśli. No nie, dużo osób po prostu, wielu osób będzie jedna z serii, którą sobie tam przeczytają i ty nawet nie zarejestrujesz, że taka osoba sobie czyta One Piece'a, no chyba, że masz, nie wiem, namalują znajomych i on sobie zaznaczała przez ten rozdziały, tak? No a trzecia grupa to jest ta, która stwierdziła, że no, dlaczego miałbym nie rzucić? No, jak mi się manga nie podoba, to sobie po prostu rzucę, tak? Oczywiście, no, szczerość tych osób jest często wątpliwa, bo skoro nie oglądają, to czemu co rozdział udzielają się na forach, tak? Ale to już tam taka dygresja. Natomiast tak, tutaj ewidentnie pierwszy taki rozłam był przy Gearze 5, ale to był jeszcze taki początek, bo wciąż ludzie byli ciekawi, jak to się rozwinie. Natomiast 118 to już jest rozdział, który cytując świętej pamięci króla Foltesta z Wiedźmina II, przegiął pałę goryczy i właśnie ta pała goryczy została tak przerwana, że sobie musimy poświęcić tutaj tego dłużej. No, jest kontrowersyjnie, tak jak powiedziałeś, no to jest, te kontrowersje nie biorą się z powietrza. No bo na przykład porównując nie tylko Bonnie z ostatniego rozdziału, ale także przywołując wątek nagrania Vegapunka. Sam sobie on nie był zły, bo fabularnie miał jak najbardziej adekwatne podstawy. Vegapunk wyjawił kilka dużych informacji, które na pewno zmieniają postrzeganie loru i całego uniwersum. Natomiast problemem tego nagrania
było to, że było ono strasznie długie. I nie mam na myśli tego, że było strasznie długie dla całego, dla wszystkich postaci uniwersum One Piece'a, tylko było ono strasznie długie dla nas czytelników. Trwało 5 rozdziałów, z czego połowa tekstu, którą mówił Vegapunk, to były, czy nawet więcej niż połowa, to były informacje, które już wiemy i ogólniki tego typu, że no tam przeprowadziłem badania, zrobiłem takie i takie rzeczy. Spokojnie mógłby Vegapunk powiedzieć, że zrobił tylko badania i poziom wody się podniósł o 200 metrów. Według mnie całe te ściany tekstu, jakich tam badań Vegapunk nie robił, to tak przykładowo mówię, były zbędne. Totalnie mógł je spokojnie wyrzucić, nic by to nie zmieniło. Więc generalnie ja uważam, że ostatnie rozdziały Egghead fabularnie są niezłe, dobre wręcz, przełomowe. Natomiast problem leży w tym, że Oda to, tak jak mówiłem wcześniej, za bardzo rozciąga oraz stosuje, jakby to ująć, różne głupotki. Bo na przykład ja będę bronił tego, że Bonnie zmieniła się w Sam Godanikę. To jest logiczne. Problemem jest to, że nie widać i ograniczenia tej mocy. Czyli to, że Bonnie na przykład może zmieniać wiek innym postaciom, no to skoro może i wiek, no to może ich zmieniać Sam Godaniki. Więc przychodzi tutaj na myśl ten Naruto, o którym wspomniałeś, że rozdawał wszystkim czakrę. No, mam nadzieję, że Oda nie powtórzy tego głupiego motywu mimo wszystko i jakoś ograniczy moc Bonnie, bo w tej chwili zdaje się, że ona zbyt OP i ciężko jakkolwiek logicznie ustalić power level, który od Wano i tak kuśtyka, że tak to nazwijmy. No ja się tutaj z tobą jak najbardziej zgadzam, ja to bym chciał w ogóle pociągnąć, bo tutaj no rozumiem, czemu pewnych słów nie chcesz powiedzieć, zwłaszcza no ponieważ jesteś prowadzącym kanał o One Piece, na szczęście jestem twoim gościem, więc mam trochę większą swobodę, więc zacznę od tego, że po prostu po co problem jest taki, że aktualny Oda Anno Domino 2024 rok jest po prostu miernym pisarzem. To jest mierny mangaka, który stworzył, owszem, stworzył fantastyczny świat. Jeżeli popatrzysz sobie na te pierwsze rozdziały One Piece'a, popatrzysz sobie, jak Oda faktycznie, jaki klimat był, kiedy się pojawiała taka organizacja jak CP9, tak? Jaki klimat był, kiedy Słomiani poszli odbijać Robin? Jak faktycznie ten przygodowy vibe potrafił się wydobywać z wyspy Niebiańskiej, tak? Gdzie to nie było przerywane głupotami, tak? Coś, co byśmy nazwali teraz, no to tam nie miałeś marynarki, nie miałeś rewolucjonistów, nie miałeś jakichś innych piratów, tam miałeś konkretnie ustawione, że Słomiani wpływają na nieznany świat, dla nich i w ogóle taki mało odkryty, i tam faktycznie oni sobie to wraz z czytelnikiem odkrywają, jest naprawdę zagrożenie godne tego, że się go nazywa bogiem, jest faktycznie ten vibe i po prostu Oda kiedyś był lepszym pisarzem, był znacznie lepszym pisarzem, starał się, widać, że musiał sobie dopiero wyrabiać pewne schematy. Absurd tego, jak Oda prowadzi fabułę, no to właśnie masz w tych ostatnich rozdziałach. I jeżeli Oda był żołnierzem, a ty byś mu dał karabin, to Oda wziąłby ten karabin, podszedł do wrogiego żołnierza i nie strzeliłby do niego, tylko nawalałby w niego po prostu jak maczugą, tak? To jest chyba najlepsza wizualizacja tego, że owszem, on ma ten wielki świat, ma te wszystkie postacie, które stworzył, czyli ma ten świetny karabin, tylko on z jego się potrafi wystrzelać, tak? On po prostu sobie go bierze, nawala w ręcz i to wystarczy. I teraz wracając właśnie do początku. Dobrze mówienie Vegapunka, to jest po prostu orka na wielu poziomach. Po pierwsze, ona jest tak, i ona jest koszmarnie długie, ona jest tak rozciągnięte, że tutaj słynne 5 minut na Namek, to może teraz czuć się zagrożone, bo jak to i zacznie to animować, to będzie po prostu coś pięknego. Tylko no, tutaj zobacz ten dualizm, bo z jednej strony ty mówisz, że Vegapunk powiedział pewne ważne rzeczy. No tak, on powiedział, ale wciąż powiedział stosunkowo niewiele, bo na przykład typu tutaj wspomina coś o Diale przerywa, tutaj wspomina o tej, owszem, wspomina, że jest jakaś wojna, ale nie doprecyzowuje, i tak jego przemówienie wygląda, że gdyby on naprawdę pokazał te reakcje tak naprawdę bardziej naturalnie, a nie tylko tak centrycznie, że dobra, no tam jeden jakiś w to wątpi, drugi tam wyśmieje, ale wiadomo, że wafle Luffy'ego tam poprą, no to masa tych ludzi po prostu by zrozumiała, że aha, dobra, czyli Luffy porwał tego Vegapunka, oni kazali mu tam coś powiedzieć, widać, że to jest jakaś tam manipulacja, dużo osób po prostu wszyscy to wszystko, wzięliby to na trzeźwy rozum, że no nie ma to sensu, zwłaszcza, że przecież jeden z często pojawiających się argumentów pro One Piece'a to jest, że bo ludzie żyją na jakichś wyspach i pidówkach, dlatego dla nich diabelskie owoce to jest coś dziwnego, dlatego na East Blue na przykład taki szok był, że Baki ma owoc, bo to są prości ludzie, no i tym bardziej dla takich prostych ludzi, jak wychodzi Vegapunk i mówi takie rzeczy,
rzeczy, to dobry pisarz by pokazał, jak jest po prostu niewiele osób biorących go na poważnie i po prostu jak przez tak źle sformułowane, bo w Gapanku okropnie źle to sformułował, wiedząc, że on daje przemówienie do prostego ludu, gdzie musi objawić prawdę, że wie po prostu, że ta transmisja może być przerwana, że mogą to ingerować agenci i Gorosei, to najmądrzejszy człowiek świata, który owszem ma wielką mądrość, ale nie ma inteligencji, tak? Jeżeli jesteś jakimś graczem D&D na przykład, to rozróżniasz, czym jest mądrość a inteligencja. Mądrość to jest, możesz, nie znać 1000 faktów o świecie, ale twoja inteligencja jest tak niska, że jak widzisz kabel, który trzeba włączyć, by ci urządzenie zadziałało, to ty podążysz tego kabla, bo po prostu nie połączysz faktów, że kabel trzeba podłączyć, tak? Ale gdybyś miał mądrość o tym, jak działa kabel i zasilacz, to byś to podłączył. I tutaj właśnie wykapał się tą inteligencją nie wykazał, że nie uwzględnił, kto go będzie słuchał, w jakich warunkach, i przez to wyszła ta ściana tekstu. Tylko znowu, tam było wiele takich informacji, które, jak to dużo ludzi stwierdziło, że dobra, bo to miały być informacje właśnie dla szarych ludzi. Ale jednocześnie, no, tak samo potrafili się napalać, że o, dobra, to będą lore, informacje i po prostu teraz będzie rewolucja. No i to jest taki oczywiście przytyczek do fandomu, który potrafi się negować na przestrzeni kilku rozdziałów, tak? Że albo Wykapmak mówi wasze lore'owe rzeczy, ale kiedy i tak aż tak nie mówi, to tłumaczymy, że a, dobra, bo to było do ludzi, więc no to jest taki fajny przykład absurdu, a tego oczywiście im dalej w las, tym jest więcej. Natomiast, no, to, że przemówienie Wykapmanka wygląda jak wygląda, no to tak, absolutnie to jest porażka Ody, że tak napisał. I swoją drogą... To ci wejdę w słowo, bo chcę też powiedzieć. Powiedziałeś, że jako kanał One Piece'owy pewnych rzeczy nie powiem. No właśnie tu się zdziwisz, bo dopiero się rozkręcamy tak naprawdę. A o pozytywach niektórych też trzeba jeszcze powiedzieć, które tam Oda miał wcześniej, no bo powiedziałeś, że Oda jest miernym pisarzem. A ja chcę powiedzieć, że to zależy od formy. Tutaj się tak z tobą trochę nie zgodzę i wejdę w polemikę, ponieważ początek Egghead był fantastyczny. Był to szybki, dynamiczny ark, było dużo loru, dużo walk, zbędne rzeczy szły off panel, Oda się nie bawił nie wiadomo co. Potem przyszliśmy do tych wydarzeń ze świata, które były najlepszymi rozdziałami w One Piece od nie pamiętam kiedy. Był ten Garp, był ten Imu, był ten Sabo. Postacie ginęły, typu Król Kobra. Także to był okres, gdzie Oda sobie świetnie radził i mi się One Piece upowano naprawdę dobrze czytało, bo byłem zdziwiony, w jakiej formie Oda jest. Natomiast moim zdaniem, odkąd wróciliśmy z retrosów Kumy, to tempo tak spowolniło, że Oda trochę się pogubił. I to jest to, co mówiliśmy w poprzednich różnych podcastach czy live'ach, że Egghead jest bardzo chaotycznym arkiem. To znaczy, już wcześniej mówiliśmy o tym, że wszystkie arki, tam Wano, Hawkeye Island, Marineford i tak dalej, były arkami, które były rozplanowane od początku do końca, każdy miał co robić, itp., itd. Natomiast Egghead wyróżnia się tym, że jest bardzo chaotyczny. To jest strasznie chaotyczny ark, gdzie nie ma pewnej ciągłości przyczynowo-skutkowej i logiczności. Wszystko jest bardzo takie chaotyczne i niespójne. To jest właśnie wada tego arku, który mimo wszystko uważam, że jest fajny i na pewno lepszy od Wano, które było mierne, a wręcz słabe. No ale to jest ta konkluzja moja, że początek Ekke do retrosów Kumy był super, Oda był w formie, ale odkąd wróciliśmy do bieżącej fabuły, to jakoś z tej formy wypadł, trochę się pogubił, jest jeszcze większy chaos i tej formy niestety brakuje. Może po zakończeniu Egghead, jak popłyniemy na Elbaf, Oda znowu się odnajdzie i znowu będzie tym lepszym pisarzem, co wcześniej. Nie no, od Wano to się już nie da zrobić gorszego arku, bo paradoksalnie gdyby Oda chciał jakiś ark zrobić, myślą, żeby to był zły ark, to przecież on by robił decyzje pisarskie, których ostatnio nie podejmuje, to paradoksalnie mógłby wyjść z tego oryginalny ark, który mimo, że miał być tym słabym, to zaskakująco okazałby się oryginalnym i ciekawym. Natomiast tak, oczywiście, że Egghead ma dobre momenty i oczywiście, że gdzieś się zdarzają dobre momenty, bo no to nawet tak jak wspomniałeś, tak, jak to była odświeżająca, miła rzecz, kiedy po prostu to Wano się skończyło, wchodziliśmy w Egghead i tutaj już to oczywiście, że Egghead bije Wano, to jest bez zaskoczeń, natomiast Egghead jak najbardziej kontynuuje to, co już pokazało Wano, czyli te wszystkie problemy Ody, które się nawiczniają. Bo słuchaj, na przykład mówisz o Król Kobra. Tylko, że Król Kobra, kiedy było pierwsze informacje, że Sabo go zamordował, no też się nikt to nie wierzy. Każdy wiedział, że to jest głupota, każdy wiedział, że to jest zrobione tylko po to, żeby był jakiś suspens no, z perspektywy mieszkańców One Piece, ale oczywiście nikt jako czytelnik nawet na chwilę się na to nie nabrał, więc kiedy się okazało, że tutaj Kobra to w ogóle uciekał Sabo i tam on i tak miał zginąć, bo za dużo wiedział, no to po prostu tak patrzysz na to, no to tak, to by
było do przewidzenia, no, umarł. No tylko, że widzisz, gdyby on umarł bez tej zapowiedzi, tak, że po prostu gadał sobie z Gorosei, gdy nie wiedziałeś, że jaka będzie konsekwencja, nie wiedziałeś, że ten im wyjdzie, to inaczej byś na to patrzył, kiedy pojawił się ten nieszczęsny nagłówek, że Kobra został zamordowany, bo ty już się w tym momencie nastawiałeś na to, że Gorosei czy tam agenci zrobią mu kuku, więc właśnie to jest właśnie w tym, co pochwaliłeś, paradoksalnie już jest to ten pierwszy problem pisarza Ody, że po prostu oddał coś takiego, co chyba, no tylko w jego mniemaniu uznał, że to będzie fajnym zwrotem fabularnym, a przecież wystarczy po prostu odwrócić kolejność, że najpierw, żebyśmy my zobaczyli, co się działo z Sabo i Kobrą, a potem właśnie te nagłówki o zamordowaniu i wtedy to by była naturalna rzecz, że aha, no dobra, no my wiemy, że tak nie było, ale wiadomo, że świat ubierze. Natomiast przez to, że on odwrócił, to no wyszło to nieciekawie, ale dobra, kontynuując. Mówisz retrosy Kumy, no tak, oczywiście, retrosy Kumy były pełne bólu, tylko że to były pełne takiego bólu na zasadzie, że wiesz, no o dobra, tu jest twoja matka, no umarła na chorobę, o twój ojciec, jeb, dobra, strzelamy, o dobra, kobieta, która kochałeś, no tutaj ją porwaliśmy i w ogóle masz tu nie swoje dziecko, także owszem, to było od groma dramatu, Kuma Asu jest super postacią, tak, Kuma naprawdę jest sympatycznym kolesiem, który dużo wycierpiał, ale wciąż takie cierpienie możesz pokazać dużo, tak, nie musisz dosłownie na czyjś oczach zabijać ojca, żeby wywołać dramat. Ja tutaj, no niespodziewanie się odniosę do Spice Family, bo miałem to już powiedzieć w okazji omówienia rozdziału, ale mi to po prostu wyleciało, bo było za długie, że Tatsuya Endo, retrosy Magdy robi na wielu poziomach lepiej, i Hendersona, bo to są dwóch postaci, lepiej na wielu poziomach lepiej niż Oda, bo po prostu on też ten dramat wojny pokazuje, ale potrafi pokazać, jak na przykład postacie sobie listy wysyłają, jakie to są dramaty, uczucia, tak, i no teoretycznie masz kilka kadrów, gdzieś siedzą i sobie listy piszą, a już jak to ci działa na wyobraźni dramat, to co robi analogicznie Oda? No owszem, ta Kuma pisze listy do Bonnie, po czym jest zła agentka CP, która ty wiesz, że jest zła, bo ona ciągle w dymkach pokreśla, jak bardzo ona tej Bonnie nienawidzi, jak tam ją wręcz podtruwa i o, listy, dobra, spalę, bo to ma być takie evil. Także no Oda niestety potrafi być mocno infantylny nawet tym takim poważnym złem, bo po prostu to zło jest aż karykaturalne i przez to potem ty doceniasz bardziej jednak, jak podkazał tego inni pisarze. Po czym, gdy się te retrosy kończą, to masz już tego typowego teraźniejszego Odę, który, oczywiście mówię, że teraźniejszy w sensie, gdy fabułę teraźniejszą ma, tak? Bo wiadomo, że on przy tym retrosy też jest teraźniejszym. Natomiast masz tego Odę, który no już wystrzega się jak diabli, żeby kogoś zabić, tak? Jak już ktoś faktycznie ma umrzeć, no to jakoś tam off panel, albo się okazuje, że no niby miał umrzeć, a przeżywa, bo konia z rzędem temu, kto tak na 100% wierzy, że faktycznie trzy żeńskie stele to będą jedyne, które tak na pewno 100% przeżyją, a reszta to już na pewno gryzie piach. Plus no wszelkie te różne właśnie powtarzanie, to co nieraz mówimy, tak, że Słomiani są często postaciami innych gagów, tak, no może się ruszyć troszkę otoczka, może się ruszyć troszkę postacie, wokół których ich stoją, ale tak jak masz teraz ten podział, że dobra, część ucieka, część co robi, no to widać, że już Oda ma problem z nawigacją w tym, a jeszcze to jest wciąż autor, który poświęca ci właśnie te multum kadrów, multum zmarnowanego czasu na przemówienie Vegapunka, chociaż wciąż jest od lat powtarzane, że no One Piece zbliża się do końca, no tak się zbliża, że myśmy się śmiali na Wano, jak tam Momonosuke szedł przez kilka korytarzy i to było dla Ody ważniejsze niż na przykład pokazać, że Kiku tam opakuje brata albo że Zoro odwiedza grup Ryumy. Nie, to tam nie miało priorytetu, tam priorytet to jest te kilka korytarzy. I tak no oczywiście można by sobie wymieniać takie rzeczy i ja tu podkreślę to, co mówiłem, że tak, Oda ma problemy z pisarcem, był lepszym pisarzem, był kiedyś naprawdę, kiedy on tworzył ten świat, to musiał stawiać te cegiełki i po prostu tam musiał czarować. To zresztą jest w tym momencie teraz, gdzie on ma już te pewne swoje schematy strasznie wyrobione. Już pomijam warstwę wizualną, bo to jest wręcz okropna i się bardzo, bardzo już rzadko zdarzają ładne kadry, ale no to jak wracasz sobie do tych niektórych arków, no to jest przepaść po prostu. Dlatego no tutaj niestety, ale wszystkie te problemy uwypukla. Natomiast no ten, o którym chcemy najbardziej pogadać, no to jest no, związane z rozdziałem 118, ale to już wprowadzisz z pewnością lepiej widzów w ten temat. Ja tutaj na obronę Egghead i Ody powiem jedną rzecz, bo ja nadal będę się trzymał tego, że Oda po prostu ma gorsze i lepsze chwile. Zargumentuję to w ten sposób, że jak wchodziliśmy w post-time skip po Marineford'zie, to okres od Wyspy Ryboludzi do końcówki Dressrosy był chyba najgorszym okresem w historii One Piece'a. Sorry, można o Wano mówić wiele rzeczy, ale to był naprawdę słaby okres. Mieliśmy słabą Wyspę Ryboludzi, przeciętne Punk Hazard, no i większość Dressrosy była taka nijaka, ale od końcówki Dressrosy do początku Wano, powiedziałbym do aktu pierwszego, tam do 925 rozdziału, tak akurat symbolicznie podkreślając, powiedziałbym, że Oda był w wyjątkowej dobrej formie, bo końcówka Dressrosy, Zoo, Hell Cake Island,
Island. I początek Wano naprawdę był super. Nie pamiętam, na coś narzekał w tym okresie. Na Treveri było przede wszystkim genialne. A potem z tej formy znowu Oda wypad, aż do początków Egghead. Początki Egghead były fajne, ale ta druga połowa Egghead już jest taka bardzo mierna. Także ja się tutaj trzymam tego, że kiedyś miał więcej fanów z tej mangi, więcej lepszego pisarstwa, no bo faktycznie to uniwersum było świeższe i lepiej mu się to pisało. Natomiast im dłużej coś robisz, tym bardziej się przy tym jednak męczysz i nie zawsze jesteś w stanie tą formę utrzymać. Także ja rozumiem, dlaczego obecnie nazywasz Odę gorszym pisarzem, a kiedyś lepszym. Natomiast ja będę się trzymał jednak swojej hipotezy, że Oda ma lepszą i gorszą formę, no bo patrząc na to, jak się układają arki, że były lepsze i gorsze okresy, to faktycznie ma ręce i nogi. A tymczasem przejdźmy do tematu związanego z Bonnie, który wywołał chyba najwięcej kontrowersji. Także możesz ponownie zacząć. Co ci tutaj nie pasuje, co pasuje i dlaczego Naruto ma tutaj duże znaczenie, o czym już wspomnieliśmy. Tak, ja tylko zanim zacznę, to tak jeszcze chciałem, bo to powiedziałeś, że końcówka Dressrosy to był dobry poziom. No nie, bo końcówka Dressrosy to było chociażby to słynne odliczanie, gdzie idealnie jak minęła jedna sekunda, to Luffy wrócił w pełni sił. To byli ci mieszkańcy Wano, Dressrosy trzymający kciuki, by Luffy pokonał do Flamingo. To był Fujitora, który grał sobie w kości, żeby był jakiś plot armor na to, by Luffy mógł się zregenerować i z załogą opuścić wyspę. Także akurat końcówka Dressrosy to akurat imponowała ilością różnych niezłych bzdurek, więc no nie, powiedzieć, że końcówka Dressrosy jakoś szczególnie była dobra. Nie. To właśnie przez to, że Zou się potem pojawiło, to człowiek tak się tym bardziej cieszył na Zou i doceniał, kiedy to jest fajny arc, bo właśnie przez końcówkę Dressrosy miałem dobrze w pamięci. Natomiast to, że na Dressrosie były też spoko momenty, dobrze były, ale to po timeskipie Dressrosa to przez bardzo długi czas był jeden z najgorszych arków w One Piece. Przebił go dopiero Wano, ale no na pewno nie powiedziałbym, że to końcówka Dressrosy to była tym kryształem, ale dobrze, przejdźmy do Bonnie. Tak, i tutaj akurat trzeba to powiedzieć na spokojnie, trzeba tutaj do tego podejść, bo akurat łatwo spłycić ten temat 118, a no to też tam nie o to chodzi, że po prostu się doczepić dla doczepienia. O co chodzi? Bo wiemy już, że Bonnie ma dość interesujący owoc, który nieraz się sprowadza do tego, że no jeżeli sobie wyobrazić jakąś przyszłość, jesteś w stanie w nią uwierzyć, to się wydarzy. No i owszem, okazało się tutaj już wcześniej, że Bonnie zainspirowana Niką, widząc co może Luffy, no to też się tym zainspirowała, tak, robiła tam sobie jakieś duże pięści, to już nawet było w retrosach, tylko no to wciąż było takie preludium. Natomiast teraz się okazało, że Bonnie sobie popatrzyła na Luffy'ego w Gearze 5, Luffy do niej powiedział, że no śmiało, ty też tak możesz zrobić i voilà, stronę później mamy Bonnie dokładnie w tej samej formie. Czy z tymi samymi skillami, no to na ten moment ciężko stwierdzić, to jest oczywiście kwestia otwarta, no ale patrząc na to, co ona już pokazała, to no nic nie przeciwdziała temu, żeby nie mogła sobie robić ciosów podobnych do Luffy'ego tylko dlatego, bo ich nie zobaczy. Także jesteśmy w punkcie, gdzie po pierwsze mamy dwóch Nika, po drugie my nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest tylko 100% kwestia tego owocu Bonnie, czy bardziej kwestia wyobraźni Luffy'ego, bo to w końcu moc Luffy'ego, moc Niki działa na wyobraźnię. Jeżeli Luffy sobie coś wyobraża, to się staje. Więc jeżeli Luffy sobie wyobraził, że Bonnie może mieć moc Nika, to już jesteśmy tylko jeden krok od tego, bo Luffy wciąż jeszcze nie ma do końca świadomości, co jego moc potrafi, tak? To jak on rozmawiał z Bonnie, mówi: Nika, o czym ty mówisz? Nie mam pojęcia. Czyli on wciąż jeszcze robi te rzeczy, nie do końca sobie to racjonalizując, nie rozumiejąc tej podstawy. No to jest jak on już rozumie tą podstawę, że ja sobie coś pomyślę i to się dzieje, to już w tym momencie jesteśmy o krok od tego, że ej, załogo, a może wy byście tak się wszyscy stali Niką? I wtedy nadejdzie ten słynny art, który też chyba sobie nieraz wysyłaliśmy. No i właśnie, i to nas sprowadza do Naruto i słynnej sceny, kiedy Naruto zaczął dzielić się czakrą Kuramy, żeby tam osłonić towarzyszy przed atakiem, a w pewnym momencie to też pamiętam, że był ten kadr, jak oni tam wszyscy mieli te płaszcze, jak tam atakowali Tobiego. No i właśnie, czy tutaj jest ta silna inspiracja Kishimoto, czy tutaj to jest coś więcej niż jednorazowy wybryk do Bonnie, czy też Oda naprawdę idzie w przesłanie, że każdy może być Niką, no ale skoro każdy może być Niką, no to parafrazując Syndroma z i nie ma mocy, skoro każdy może być, no to tak naprawdę nikt nim nie jest. Więc no tu mamy dużo rzeczy do omówienia, więc zacznę właśnie od końca, że jeżeli przesłaniem Ody jest, że każdy może być Niką, no to naturalnie Nika resetuje wolność, tak, no to jest to znowu bardzo toporne i bardzo, bardzo jasne wytłuszczenie, o co Odzie chodzi, żebyś czytelniku zrozumiał, że chodzi o wolność. Czy to znaczy, że po prostu każdy sobie ten tryb odpalał? No absolutnie nie, ale w pewnym momencie fabuły faktycznie moglibyśmy mieć dużo postaci, które by nagle tę moc albo
po część pokazały. No to infantylnie wyglądałoby to do bólu. Jeżeli byśmy faktycznie dostali moment, gdzie masz armię Nick, no to w tym momencie armia tych Nick, no to jest raz, że bardzo infantylnym obrazem. Dwa, że no po prostu Oda tutaj widać, że no chciałby sobie bardzo zrealizować marzenie, żeby narysować kadr, gdzie jest pełno tych Nick. Bo trzecie się okazuje, że Luffy naprawdę swoją mocą potrafi to po prostu obdarowywać. Czyli już power levele i już w ogóle pojęcie mocy to ma ewaluowane poza skalę. Oczywiście wiadomo, zaraz się tam głosy poniosą, że no, myśleć o power levelach w tym momencie. No to powiem tak, no przy Naruto i tym dawaniu czakry, no to wciąż to było dawanie czakry, tak? No oni tam mieli tą pierwszą osłonkę. Nie jestem fanem oczywiście tego, to było strasznie kuriozalne, ale no wciąż powiedzmy to, co dostali ludzie od Naruto, no to był jakiś tam procencik tego. Natomiast to, że Luffy po prostu dał Bonnie pełną formę tego, co ma, to już jest zupełnie inny level. To już jest, no... Jeżeli chodzi o to porównanie właśnie sytuacji z Naruto i sytuacji z Bonnie, tak? No po pierwsze, od razu mówię, że jaki ma stosunek do Naruto, to każdy wie. Natomiast w Naruto te osłonki, no to był jakiś tam pierwszy poziom Kyubiego, tak? Czyli oni sobie po prostu latali z tymi płaszczami, potem tam dostali na dosłownie chwilę, no ale tam motyw był z tego taki, że no Naruto się dzieli swoją czakrą, tak? Natomiast no tutaj masz wprost Luffy'ego, który pokazał Bonnie, że może mieć dokładnie tą formę, co on i się zaraz okaże jeszcze, że ma ataki, tak? Czyli znowu masz to porne pokazanie, że no już tam abstrahując, że 12-latka jest w stanie osiągnąć to wszystko, po prostu popatrzyła sobie na Luffy'ego, tak? Co też w tym momencie stawia poziom, czy to Luffy jest tak upośledzony, że potrzebował tylu lat, by sobie pewne poziomy opanować, czy to Bonnie jest taka genialna. Z drugiej strony owszem, no Luffy musiał praktycznie stać zabity przez Kaido, żeby wejść na Gear 5, co tym bardziej obnaża, tak, że to, że Bonnie sobie po prostu odpaliła, popatrzyła, no to jest już potężnym pójściem na skróty. Ale okej, okay. Natomiast no, jeżeli masz w tym momencie dwie Niki, jeżeli faktycznie Oda dąży do tego, że pokaże, że Luffy może dać tą moc większej ilości postaci, no to to jest po prostu, no już znowu to infantylne pisarstwo, no bo Oda chce ci, owszem, tak jakbyś już mało miał do tej pory komunikacji, że tak, chodzi o wolność, lub rozpuje tą wolność, no to teraz jeszcze będziesz miał pokazane, że każdy może być Niką, każdy może mieć tą full wolność przez kreatywność, no i to jest po prostu bardzo słabe pisarsko, tak, bo jeszcze dopóki to była moc tylko dla Luffy'ego, no to dobra, to było unikalne dla niego, no to się teraz okazuje, że ta unikatowość zamiera, tak? I po prostu teraz można sobie zadać pytanie właśnie, na ile to jest właśnie kwestia woli tego, że Luffy sobie pomyśli, że ktoś może mieć jego moc, a na ile jeszcze jakieś tam jeszcze predyspozycje może mieć Bonnie, ale skoro Bonnie ze swoim owocem tak mogła, no to zaraz ile innych owoców można nagiąć, żeby też miał podstawy, tak? To co się śmieliśmy, że a, dobra, Sanji ma jakieś geny, jesteś Niką, a, dobra, Zoro ma efekt tam przeklętej haki, miecza, dobra, możesz być Niką, o, Nami, dobra, ty tam się pewnie od im same wywodzisz, jesteś Niką i tak dalej, tak? No, po prostu to jest już, że my jesteśmy w takim momencie, gdzie się zastanawiamy, ile może być Nik w fabule, no to już coś pokazuje, że poszło nie tak, ale dobra. Idźmy dalej z tym problemem. To, że w ogóle masz na 12-letnią Bonnie, tak? Która nagle się okazuje, że po prostu, no, pojawi się Gorosei, tak? Potrzeba jakichś fighterów, no to Oda jest w stanie ją tak szybko podlevelować, żeby sobie, no bo co ona reprezentowała przed Ekket, tak? To była kobieta złapana przez Teacha, która no tam używając mocy weszła na wyspę Świętych Rycerzy, natomiast no to wciąż był taki bardzo niski tier, tak? Ona nie miała w zasadzie jakiegoś tam treningu, coś tam się wspomagała artefaktami Vegapunka, a tu się okazuje, że ten, no to się okazuje, że po prostu Oda jest w stanie tak szybko podlevelować, żeby właśnie wbiła sobie na poziom, gdzie Luffy woli wezwać się do pomocy niż Sanjiego, więc no to też jest mocno zamienne. Natomiast no to co właśnie wszystkich tutaj zdenerwowało w tym kadrze, no to po prostu, że Oda tak sobie, a dobra, no to narysuje sobie tą Bonnie, tak? Że po prostu tu w innym momencie masz tą Bonnie, która stawia, czy ona też może być Niką? Tak, jasne, że możesz być Niką, wsiadaj do pokładu, tak? I to jak nagle się to pojawiło, to jak było to takie, jak kontrastujące to jest, tak? Że już no wiadomo, ludzi nie jeden Nika potrafi mierzić, a tu masz po prostu nagle pojawienie się drugiego i ten kadr po prostu stał się niejako symbolem, tak? Że Oda jest już w tym momencie, że on sobie narzuca, co jest zasadą w tej serii, co nie. On sobie narzuca, co może w danym momencie, tak jakby nie dość, że się jeszcze no nie do końca oswoiliśmy z tym, że po prostu faktycznie wszystko to, co było o tym, że no, owoców jego to jest guma i tak dalej, nie, dopadanie to jest jako boga Niki, no to teraz jeszcze, że a dobra, w sumie to można się z tym podzielić, także impulsywność Ody i fakt, że on w tym momencie pokazuje, że to ja tworzę tą historię jak chcę i w zasadzie mnie to już wasze zdanie nie interesuje, co niech odpowiedział, tak, bo potem jak się pojawił Gear 5, to ten wywiad Ody, gdzie mówi, że no, ja wiem, że to może ludziom nie przypasować, ale chcemy tak zrobić, no to było już takie trochę, jak to czytasz odpowiednio, to już jest takie zabezpieczenie, że ja wiem, że mogę w sumie słowo pisać, ale
będę się bronił tym, że mam taką wizję kreatywną. No i oczywiście, że no fani tego wtedy krytykować nie będą, no bo Odzie się podoba, tylko Dota wciąż jest pisarzem, wciąż daje gotowy rozdział. Rozdział się składa z pewnych rzeczy i te rzeczy można obiektywnie ocenić, tak? To nie jest kwestia subiektywna, to po prostu można obiektywnie na przykład ocenić, że rysunki są brzydkie i tak samo obiektywnie można ocenić cały ten plot, więc rozdział 1118 to jest na wielu poziomach po prostu podsumowanie tego, no już w jakim punkcie jest Oda jako pisarz i w tym będzie to już mu ciężko w jakiekolwiek zapewnienia wierzyć, bo to, że chce skończyć szybko mangę, no to też już można włożyć między bajki, patrząc jak on to pisze, więc no tak, no impact 118 był potężny i ciężko się ludziom dziwić. Poruszałeś bardzo wiele kwestii i bardzo złożoną wypowiedź tutaj złożyłeś, także myślę, że nawet wyczerpałeś temat, jeżeli chodzi o ten cały hejt. Tutaj nie mam wręcz nic do dodania, bo wyjaśniłeś kompletnie, skąd się wziął. Natomiast tak jak ja mówiłem wcześniej, ja tej decyzji, że Bonnie ma prawo użyć mocy Nikki, jak najbardziej rozumiem, jest to logiczne. Saturn mówił, że może przybrać dowolną alternatywną siebie, co ma nawet sens, bo pragnę przypomnieć, że nikt z nas nie zna swojej przyszłości i a ponieważ Bonnie może dowolnie manipulować swoim wiekiem, więc jak najbardziej logicznym, mającym sens na ręce i nogi wszystko jest to, że może używać praktycznie wręcz dowolnej mocy, może się zmienić nawet w alternatywną wersję siebie, gdzie ma moc Kumy. Według mnie nic nie stoi na takiej przeszkodzie. Dlatego chciałbym, żeby mimo wszystko Oda narzucił mocy Bonnie jakieś ograniczenia i to by mnie w zasadzie zadowoliło. Ja rozumiem, skąd ten jest hejt, rozumiem niepokoje tam związane z Naruto i tak dalej, ale mam wrażenie, że Oda ostatecznie w to nie pójdzie i jak nałoży limity jakieś na moc Bonnie, to wszyscy się uspokoją. Według mnie to jeszcze nie jest złe pisarstwo, jak wielu ludzi oscyluje. Co jest dziwne, bo zazwyczaj to ja się czepiam wielu rzeczy w One Piece, a wyjątkowo tym razem ja stoję po stronie tych broniących. Kapelusz i kobrońca, tak. Czego to doszło? Tak, tym razem to ja bronię, a zazwyczaj to ja krytykuję. Tym razem będzie na odwrót. I chyba tym punktem możemy sobie... Chciałem powiedzieć, że tylko jak u Thanosa, tak? Perfekcyjny balans utrzymujesz. Tak, i tym punktem chyba możemy sobie zamknąć segment One Piece'owy i przejdźmy do segmentu kulturowego, gdzie porozmawiamy o serialu Fallouta. Także ja zacznę od krótkiej dygresji ode mnie. Ten serial był fantastyczny. Oddałem mu ocenę mocne 8 na 10, a najlepsze jest to, że to jest sam dopiero początek i jego potencjał jest niesamowity. Mieliśmy trzech głównych bohaterów, których fabuła szła rozpisana od początku do końca całego pierwszego sezonu. Każdy z nich był wyrazisty, każdy z nich był do zapamiętania, każdy z nich miał swoje wątki i wzajemnie te wątki się tych trzech głównych bohaterów przeplatały. To było bardzo fajne i bardzo dużo odniesień do gier, bardzo dużo takich smaczków właśnie dla graczy i generalnie jako cały kształt serial jest dobry, bo wizualnie i muzycznie także było fajnie. Natomiast z tym serialem mam jeden duży problem. Jest on strasznie, jakby to ująć, powtarzalny, mam takie wrażenie. Nie było takich momentów, gdzie bym zbierał szynkę z podłogi. Fabuła była logiczna i dobrze napisana, ale mam w takim wręcz falutowskim stylu. Gracze powinni być zadowoleni, ale nie było takich plot twistów, gdzie bym powiedział wow, to jest jakaś masakra. Były dosłownie jeden czy dwa momenty, gdzie tak miałem. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. W temacie Fallouta to powiem ci tak, jako sympatyk serialu to jestem mega, przepraszam, sympatyk serialu, sympatyk serii gier, jestem mega zachwycony, bo po prostu Amazon to na wielu poziomach skaszanić, a tymczasem on oddał vibe tego, że naprawdę masz tam trójkę graczy, trójkę o różnych stylach, którzy wyruszają w tą pustkę, tak? Bo masz Lucy, która jest taką typową, no wiadomo, krypciara, która wychodzi, którą musi odkrywać, ale takie postacie łatwo schrzanić. Natomiast aktorka była naprawdę spoko. Naprawdę ona nie była to taką typową damą w opałach, ale jednocześnie nie była tą taką, że o, dobra, to ja mogę zrobić to samo, co ci w pancerzach, tak, że mi tutaj właśnie przeszkodzę, że ja to mogę nosić te boltery, w ogóle wszystko. No nie, no, ona po prostu jest, widać, że jest odważna, widać, że no tutaj ma misję, że będziesz szła do przodu, ale no ona świetnie to grała. Widać było jej tej emocji, tak, że jej się świat zawalił, zwłaszcza pod koniec, tak, to w ogóle było widoczne. I to jest główna bohaterka, która cię nie irytuje. A to jest naprawdę duże osiągnięcie, jak ty robisz ekranizację gry i po prostu główna bohaterka cię nie irytuje, mimo że no to jest przecież już w grach masz tą postać, która no ona musi być takim normikiem, co to musi się uczyć, więc jak łatwo to było sobie podzielić w serialu, ale zadziałało. Masz tego Maximusa, która akurat nie jest jakoś moją ulubioną postacią, ale spoko, no
gość, co chce się wejść na wyższe wyżyny, co tam w hierarchii, co tam udaje, że jest tym rycerzem, tak, co tam, no jednak widać, że koleś się cieszy z jakichś tam drobnych rzeczy, ale no, ma ambicje, tak, że koleś ma ambicje, chce coś osiągnąć i obserwujesz to i spoko. No to jest taki przykład tego power gamera, który chce osiągnąć jakieś najlepsze itemy, najlepsze tam prestiże, awansować w gildii, no to też jest coś, co dobrze znanego. No i wreszcie masz Ghoula, tak, no masz po prostu świetny aktor, naprawdę, ja go wcześniej przyznaję, że kojarzyłem głównie z tego, że Cecilowi podkładał głos w Niezwyciężonym, ale naprawdę daje kolesiowi normalną aktorską rolę i pokazuje, na co go stać. No oczywiście grał w aktorskich filmach, ale mówię, no ja uważam, że właśnie to Fallout będzie tym momentem, gdzie go na maksa wypromuje i będzie miał masę ofert, bo po prostu jest koleś mega charyzmatyczny, nawet w tej akcji przed bombami, to tam była masa takich aktorskich, po prostu świetnych momentów, jak na przykład on słuchał tego spotkania w Olteku, tak, podsłuchiwał, jak on się dowiedział, co jest jego żona zamieszana i ty patrzysz na jego twarz i po prostu po samej twarzy widzisz, tak, to rozczarowanie, to przerażenie i po prostu to mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. I jak on się z kolei tym Ghoulem, to po prostu to jest taki ultra pro gamer, tak, który wie, co robi, wie, do czego dąży, wie, po co idzie. Fantastycznie to było pokazane. Jednocześnie no widać, że ma te elementy złej karmy, tak, że bo dobra, tutaj się nie boję tylko strzelić, tutaj tam potrupach do celu, ale wciąż ma te takie momenty właśnie takie realistyczne, tak, widać, że on po prostu, to nie tak, że on chce wywołać na siłę konflikt, ale jak konflikt przyjdzie do niego, no to tutaj odpowie spływami. Bo jak coś chce, no to osiągnie. I właśnie idealnie on do tego klimatu pasuje i idealnie pasuje jak właśnie taki mentor dla Lucy, tak, żeby ona patrzyła, jak to wygląda, że no sprawy są na zewnątrz, jakie są. A to jest wciąż tylko trójka głównych bohaterów, tak? No to jest w sensie klimat, lokacje, jak masz przecież, przecież ile osób na koniec się zruszyło, jak zobaczyło to New Vegas, tak? A to się dopiero jest a propos sezonu drugiego. Jak przecież no te góle dzikie, tak? Jak na przykład fajnie wypadły, jak wypadły przecież Yaogai chyba, Yaogai, tak? Ten niedźwiedź był chyba w pierwszym odcinku. Fajnie się to prezentowało. No wiadomo, no tam na przykład ten mutant z jeziora, no to on tam jakichś specjalnych efektów mega nie miał, ale też tam dawał radę, a no pancerze wspomagane, no to po prostu bo poezja, pancerze wspomagane, tak jak na to patrzył, też się ciepło robiło fanu na serduszku, no po prostu to są pancerze wspomagane, jakie walczyliśmy. Natomiast tak, no ten serial fabularnie nie powalał, no tam miał pełno takich typowych sztamp właśnie, że a dobra, idę uratować ojca, o to jednak ten ojciec okazuje się zły, albo o to jednak ten Ghoul nie jest taki do końca zły, jednak też ma jakieś tam objawy serca, albo o to ten Maximus jednak został, jednak wykryli, że to jest on, ale w sumie to akceptują. No tam, to on to jest bardzo proste, ale no to jest początek sezonu, tak? To ten serial miał wprowadzić ludzi do lore'u Fallouta, co było łatwo skrzanić, no bo to jest lore bazujący mocno na czarnym humorze, tak? I tutaj na przykład jak niektórzy moi znajomi nie znali z bardzo Fallouta i się potem serial, to im się podobał, ale też zwracali uwagę, że trochę nie do końca czaili, czy te elementy komediowe, to faktycznie to serial jest komediowy, czy jednak to po prostu, no właśnie ten, my wiemy, tak, że to jest element komedii, ale na przykład może być, że czy to pewnie jakaś komedyjka, no bo właśnie dlatego Fallout jest takie trochę nie do szufladkowania, mimo że no zwłaszcza odsłony pierwsza i druga, tak, no to były takie mocno hardcore postapo, potem się to trochę zmieniło, natomiast no wciąż ten świat jest bardzo nieprzyjazny człowiekowi i serial jak najbardziej to oddał, także ja jestem mega zachwycony, czekam na drugi sezon, natomiast no oczywiście od drugiego sezonu już trzeba będzie dać jakąś ciekawszą intrygę, to nie może być intryga, gdzie o dobra, to w ostatnim odcinku będzie wielkie przebudzenie, wielkie rozdanie kart na nowo. No nie, nie, tu musi być już więcej postaci, które są świadome, co robią, więcej jakichś właśnie biznesmenów, więcej postaci, które no, dam ci zadanie, ale to nie będzie takie moralnie jednoznaczne. Także tu już Lucy się będzie musiała z takim światem post-apopolityki zetknąć. Natomiast pierwszy sezon to było dla niej takie, że a, dobra, to jest zabójcze, o, dobra, no to trzeba uważać, o, dobra, czyli tak już się organizują. I serial tak najbardziej oddał, natomiast no tak, no oczywiście, że to fabularnie nic tam jakoś nie niszczyło, ale jako serial dla fanów Fallouta i prowadzący świat Fallouta, spisał się znakomicie i na spokojnie tutaj czekam, bo a właśnie, bo to ci mogę rozpowiedzieć, że też wyczytałem, że pan House jest potwierdzony już oficjalnie, że jak najbardziej będzie istotną postacią w sezonie drugim. Czyli pan House żyje, no proszę. To znaczy, no wiesz, bo to wciąż masz w zasadzie, że no będzie ważną postacią, bo jego dziedzictwo albo jakieś retrosy. Albo retrosy no dostanie. Tak, tak naprawdę pan tak wygrał tam rywalizację Fallout New Vegas. No bo ten serial się dzieje tam, jeśli dobrze kojarzę, to się dzieje 15 lat po fabule New Vegas, więc no... Ciekawe, czy zobaczymy postać kuriera, to jestem ciekawy. No ja to liczę na Legion przede wszystkim, no tutaj Legion to sobie nie wyobrażam, żeby się okazało, że przez 15 lat to oni tam już nie tylko mają roli, ale Legion i pan House to muszą być w jakiejś formie, na pewno. Kurde, gdybyśmy tak dostali pana tak, pana House'a, Legion, I, te, nie, i szpony, zrobi. Szpony śmierci to muszą być, bo to tizuje wprost czaszka, który jest na koniec, więc to jest oczywiste, że muszą tego mi brakowało w pierwszym sezonie, że nie było supermutantów i szponów śmierci.
trzeci, ale to pewnie w drugim nadrobią. Wiesz co, na Supermutanty to będą pewnie długo stykali, bo jak już Supermutanty się pojawią, to już tam będą pewnie ostre wątki typu tego, że właśnie wiesz, że nowa rasa, że rasa, którą jest tobie człowieka, że może mistrz w jakiejś formie przeżył, tak, albo jest jakiś inny ich lider, więc Supermutanci to już jest taki moment, jak ty już to osiągniesz, już będą regularne spotkania z Supermutantami, to się przeradza w mocno militarystyczną serię, bo tu wiesz, tu się bractwo może nawalać, tu enklawa może w jakiejś formie też, przecież oni są na północy wciąż. Ciekawe, w ogóle tutaj jest potencjał, żeby zrobić powrót prezydenta Edena. No właśnie, bo to też nie wiadomo, jak Fallout, które zakończenie Fallouta 3 jest kanoniczne, bo to też jego los był trochę w rękach gracza, no. Także no, a na coś twórcy się muszą zdecydować. Szczególnie, że no wiesz, no to jest jednak seria przede wszystkim pod Amerykanów, tak, no, bo to jest najsilniejsza publika i oni muszą mieć pewne znajome elementy, tak, na tej, to jest postapo, czyli muszą mieć świadomość, że jakiś post rząd tam rządzi, nawet jeżeli nie musi to być dobry rząd. Bractwo Stali już zobaczyli, że nie jest stale takie super, ale no wciąż jakoś tam istnieje, także tutaj jakieś takie odbicia tych elementów pewnie by chcieli dostać, a te odbicia są w Falloutie, więc no podejrzewam, że i w serialu też będą chcieli dać, więc Enklawa myślę, że się pojawi i Supermutanci też, jako właśnie to taki aspekt tego, że coś po czegoś się pojawiło. Ja sobie tak myślę teraz nad tym, zdałeś mi rzecz do rozkminy, bo skoro twórcy muszą wybrać jakieś zakończenia, to w takim razie bodajże w Falloutie New Vegas była taka opcja, że mogłeś pójść piątą drogą, nie wybierać żadnej frakcji, jeżeli dobrze pamiętam. To by było ciekawe zakończenie, jakby kurier tam olał wszystkich po prostu. No to jest najlepsze zakończenie dla serialu, bo wtedy nawet ludzie, co znają gry, tak, to nie mogą ci za bardzo spoilerować. Bo nie wiem, czy pamiętasz, Fallout 3 też miałeś podobne zakończenie, że mogłeś ten tam olać wszystkich i tyle. Wiesz co, a czy akurat Fallouta 3, no tam New Vegasa to tyle, co tam zgram po prostu z loru, tak, na co niego nie grałem, natomiast Fallouta 3 no, tam przechodziłem i tam na koniec, znaczy no wiadomo, było się DLC, które kontynuowało, tak, i kończyło tam wątek enklawy, natomiast oryginalnie w Falloutie 3, no to mogłeś się albo poświęcić, by odpalić ten generator wody, albo iść za enklawą właśnie, żeby on tam chyba został jakoś, nie wiem, czy to było jakoś, że skaz żony, czy że oni tam jakoś to wykorzystują, tam był jak najbardziej wątek pro-enklawowy, no i był właśnie ten, był wątek, że też mogłeś po prostu kogoś poświęcić, żeby on to poszedł, przy czym no, jak miałeś DLC, to ta postać tak przeżywała, tak, więc to kanonicznie trzeba założyć, że główny bohater się raczej nie poświęca, ale no faktycznie tutaj mogłeś... Znaczy się mogłeś poświęcić jeszcze tą babę, blondynkę i prostusia. No tak, bo jeszcze kiedyś było ten, bo jeszcze kiedyś było, że a dobra, tutaj supermutanta, bo jemu nic nie będzie. No, ale że jakoś się przyjęło, że to jest plastuś, to mnie niszczy. No, także no tutaj na pewno jest kuszące dać neutralne zakończenie, bo przy najbardziej neutralnym zakończeniu to najwięcej postaci może się pojawić, tak? A to zawsze jest taki fabik na fanów, że ej, dobra, chcecie Cezara zobaczyć, to poczekajcie do trzeciego sezonu. Przy czym no Cezar miał chorobę, tak? Bo tam może go było zabić, by ten jego legat przejął i ten legat to był strasznie ostrym typem. Ten legat to był po prostu przecież pogromcą totalnym. Cezar był trochę bardziej łaskawy, tylko no czy Cezar by 15 lat jeszcze pożył, to chyba już nie, więc może ich kusić, żeby była opcja, bo wtedy mogą, tylko jeżeli legat przeżył, no to w tym momencie legat, jeżeli był liderem, no to legion będzie ostro negatywnie pokazany, a dużo na tym przemawia, bo legion wiadomo jakie wartości reprezentuje i po prostu legion będzie idealnym takim, znaczy, no co powiedzieć, chłopcem do bicia, tak, no bo to tak ciężko sympatyzować z tymi hasłami legionu, natomiast wiadomo o co chodzi, że po prostu, ej dobra, chcecie jakoś tam więcej, wiesz, białych postaci i tak dalej, to macie tutaj legion, który no ukultywuje niewolnictwo, jest rasistowski, w ogóle tam mordy na cywilach i no wiesz, wiadomo od razu, jakie postacie będą w tym legionie przedstawione, tak? Więc też tak bym nie chciał takiego właśnie spłucenia i żeby zaraz były wątki, że o, dobra, bo tam walk elementy, tak, bo dajecie do... już i tak wystarczy, że jest masa... Star Wars pokazał, tak? Czym się kończy takie wchodzenie polityki do właśnie ten, do fajnego uniwersum. Natomiast to legion jest stąpaniem po ostrym lodzie, bo jeżeli będzie za miękki, to coś będzie nie tak, ale jeżeli chcą go pokazać jak trzeba, no to tutaj raczej sympatyków wielu to oni nie zdobędą, a robić jednoznacznie złą frakcję na potrzeby serialu, no to też tak trochę będzie skłócone. Więc jestem bardzo ciekaw, co zrobią w temacie Legionu, bo to po prostu mogą użyć jako komentarz polityczny, to mogą użyć jako na wiele różnych etapach, no ale Legion myślę, że jakieś formy musi się pojawić. Co wybiorą? Myślę, że może ich kusić ta opcja z Legatem i żeby naprawdę ten Legion był takim postrachem, ale no zobaczymy. Także tym miłym akcentem przejdziemy do ostatniego segmentu, czyli polecajek. Ja oczywiście zacznę od serialu Fallouta.
A drugą polecajką będzie Złoty Wiek Marcina Piętkowskiego. Fantastyczna książka, w której opisane zostało, jak Polska jest liderem wzrostu w Europie w ostatnich 30 latach. Także serdecznie bardzo polecam i pozdrawiam pana profesora Piętkowskiego. Co ja mam tutaj polecajki? No, po pierwsze to odpaliłem sobie wreszcie 1670, tam nie skończyłem całego, bo są dwa odcinki, ale no, serial mnie oczarował i naprawdę rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy twierdzili, że o, weź to obejrzyj, ej, to jest fajne, o, ale super, że drugi sezon, bo naprawdę 1670 to jest bardzo fajna satyra na polactwo, tak? Takie polactwo, takie najbardziej stereotypowe, na takie po prostu, takie nasze najważniejsze przybary, ale wciąż w takiej strawnej formie, tak? Że to nie jest tak naprawdę, że 30 minut po prostu ciśnięcia po ten, tylko widać, że tam jest jakaś fabuła, widać, że no, oczywiście to jest takie jest stylu Office, że postacie tam ci gadają do ciebie, jak do kamery, tak? Że opisują, co robią, co myślą, ale wciąż tam jest dużo takich przebłysków, jest masa easter eggów, oczywiście do popkultury w ogóle, natomiast faktycznie jak oglądasz to z takim właśnie dystansem, to tam jest dużo takiego fajnego komentarza właśnie do nas jako narodu i fajnie, że to jest w takiej formie, no oczywiście to na to jak najbardziej to kibicuję, spoko, że drugi sezon będzie, a pierwszy sobie dokończę jak najszybciej, no bo tam mi te dwa odcinki stały. Drugą polecajką, no to fenomen, który no dopiero odkryłem po czasie, ale no jest fenomenem, czyli Obłędny cyfrowy cyrk, tak? To po prostu mnie to oczarowało. Są tylko dwa odcinki plus odcinek promocyjny. Jest to na YouTubie za darmo, co więcej jak to odpalisz, to od razu ci przeskakuje na pełną polską wersję zdubbingowaną i to dubbing jest naprawdę spoko. Na co jest słuchana też trochę wersja angielska, ale myślę, że ta polska jak najbardziej daje radę. I naprawdę tutaj, wiadomo, no kolejny wątek tego, że babka się przenosi do świata VR, ale muszę powiedzieć, że jak na coś, co jest za darmo, jak na coś, co jedzie temat już bardzo oklepany, to naprawdę wciąga i naprawdę jest ciekaw, jak to się zakończy, za tym stoi, ale niestety twórcy mają politykę, no bo to jest dużo roboty, że jeden odcinek na kilka miesięcy są w stanie ci rzucić, więc jeszcze sobie na finał poczekamy, ale naprawdę cyfrowy cyrk mnie zaskoczył, żałuję, że się wcześniej nie zainteresowałem, o co chodzi z tą pomni, czemu tak czyli wszyscy te pomni, maskotki i tak dalej, już rozumiem, stałem się sympatykiem i naprawdę czekam na kolejne, a książkowo, no to tutaj nie będę oryginalny, ale no dalej sobie kontynuuję klasyczną science fiction. Ostatnio sobie skończyłem Conana Doyle'a trylogię Profesora Challengera, bo chociaż ludzie znają Doyle'a z Sherlocka Holmesa, to były też inne postacie, które wykreował, właśnie Dr. Challenger był taką postacią, on zadebiutował w Zaginionym Świecie, natomiast jak wam się spodobał Zaginiony Świat i chcielibyście jeszcze trochę tej postaci, no to jest wydawnictwa Stalker Books, fajna kompilacja, gdzie jest Trujące Pasmo i Dolina Mgły, tak to się nazywało, i to są kolejne dwie opowieści z tą postacią, może nie kończę w uniwersum, bo ta trylogia jest taka mocno naciągana, bo tak niespecjalnie nawiązuje do siebie, ale faktycznie tutaj jakbyście chcieli Conana Doyle'a poczytać, a nie Sherlocka Holmesa, to zacznijcie od Zaginionego Świata, a potem sobie zobaczcie, że są jeszcze dwie inne opowieści, może wam się spodoba, a zawsze to wam pozwoli troszkę sięgnąć po dzieła epoki z początku XX wieku, a to zawsze jest taka troszkę inna perspektywa od obecnej. I także tym akcentem kończymy. Dziękuję serdecznie. Ja byłem Lester, za mną kapelusznik. Tak, pozdrawiamy tutaj Newcast.